Witam wszystkich. Idziemy tu, bo wieje. Szykujemy karmę dla gołąbków. Zostało mi wczoraj. Tego dorobię. To jest. Zrobimy dzisiaj gołąbki, to są dziki bez. Jedną taką. Cholercze, nie wziąłem. Dobra, jeszcze ryż muszę przynieść, bo nie wziąłem, tym się skończył. Zaraz wracam. No jest tam zwykły ryż, tam biały, najtańszy ze sklepu, jaki tam jest. Dosypałem tutaj już. Także tu mamy te dziki bez. Ja robię tak, że Tą łyżeczkę. Ja robię tak, że te gęsty biorę. O. Te gęste, a tamto sobie mogę dać do wody. Jeszcze taki słoiczek chwyciłem, gdzie jest dużo tego soku. Jedno, żeby było dosyć dużo. Widzę, że to MM-kom. O. MM-kom to się zwilży, ja daję ogólnie dużo MM-ki. Gołąbkom. Łyżeczka do ubycia. Ciężko, ale o, MM-ki. O. Jak to zgarnę tutaj na to. O, jak tego zrobimy, dam to chwilę, to minutkę wystarczy, no żeby dziki bez zjadły, miały to w karmie. I MM-ki dużo, bardzo dużo daje MM-ki. O, tu już młodziki są takie fajne. O, przepraszam. O. Młodziki będziemy za chwilę odsadzać. Te już się nadają do odsadzenia, ale jeszcze tam niech będą 2-3 dni razem. Żeby inne tam nie ma, tam są takie małe jeszcze. Żeby inne im dorównały. Tu są już będą, tu już będą duże. Tu już ten jest największy. O, ten już dawno powinien być odsadzony. Chodź tu się pokaż, nie uciekaj. On już się zaczyna świecić. O. O. Dużo zawieśnięty pod skrzydełkami, ma dużo piórek, fajne. Zaczyna się świecić. Super. Szkoda, że jeden tylko tu był. Jedno jajko zniosło mi ta samisia. Już też wychodzą, ale to dodam około tygodnia, jeszcze tamte. Te stąd będę mógł... O, te już będę mógł też sobie odsadzić, tylko muszę to zamknąć, bo Stasiu potrafi wylecieć. O, pod szydełkami prawie zarośnięty cały. W ręcach fajny. O. Podejrzewam, że tu będzie samczyk. Tak wygląda. Zobaczymy. Od wioletki w zeszłym roku miałem samce same. O, tamta. Fajna też. Tu się wykluły mi.
tej samiczce. Ta samiczka jest bardzo ciekawa. Ta samiczka i tamta samiczka niebieska. Gdzie to jest? Tutaj on był. Tu jest, tutaj są. O. Ten samczyk, tam karpiaty. I ta samiczka niebieska tutaj. Fajnego młodego mi dały w zeszłym roku. Też taki był wczesny właśnie. Idziemy jeszcze tutaj. Tu jeszcze nie byłem dzisiaj. Wyśnięte, ale ogonki mają małe. Tam będzie taki fajny, czarny, białolotek, stragówka. Natomiast ten drugi czerwony będzie, no. Taki czerwony, fajny. O, sobie do siebie. Fajny będzie, bo jak powiem, paznokcie ma białe, z góry ma nóżki czarne, jeszcze czerwona, a drugi ma czarne paznokcie. Ciekawe. Tutaj te niebieskie do góry są. O, też to powiedzmy, no, około tygodnia. Około tygodnia będą odsadzone. Tam są na dole, one tylko w gnieździe siedzą. Te na dole. Tu jest jej matka. Ich. Tych na dole. Samczyk. Kurka, nie pamiętam teraz. To była matka. Samczyka teraz mam, nie zapomniałem, nie pamiętam. Musimy otworzyć. Także to są te trzy jajeczka. Tam są tylko te młode. Tu są jajka w tym. Siedzi tam samiczka. Tu siedzi samczek. Tu siedzi samiczka do góry. Także kolegi wczoraj pisałem jednemu, że około 70 będę chciał uciągnąć, 40 do lotu, ale będzie więcej tych młodych, chyba 90. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie te kłucie się. O, zrobiłem ruszt. To się wchodziło, one teraz tego obcie mają te kupy takie duże dosyć. Jak się wchodziło, to żeby nie wdeptywać. A tak będzie mi łatwiej sprzątać, bo kulki będą na dole. No, po 19 te wypuściłem. Tutaj są otwarte te z dołu. Też im tam zrobiłem ruszt do środka. O. Samczyk, którego nie zobrączkowałem po mojej babce. Po takim niebieskim samcu. Łąki głodne. Także jak na razie nie będę tam się zapeszał. Żadne jajko nie jest bite. Te ze mną wygrały gołąbki. One miały cele obok. 12, ale już pod 13 wchodziły, tamte wchodziły pod 12. Zostawiłem je tak. Może jakieś tam porozumienie będzie, że żeby ten samczyk z 17 nie schodził niżej. Bo on to raczej by jajeczka byłyby zbite. Te cele nie są takie w środku duże wcale, tam 40 parę centymetrów w głąb mają, na 40 w tą.
45, 50 nawet do tyłu jest. 50. Także z tych par to myślę tak 23, ale samiczka jajka nie zniosła. O, właśnie 17 chyba, a w 13 nie ma, ale z 13 jajko. One było, jedne było na jednym filmie ogrzewałem, tu w misce wkładałem. Jedna się tutaj wzniosła i tutaj. O, to też się takie z jajka za chwilę pokażą. No, gniazdo układały tam, przejdą te słomki, rzuciłem. Tu jeszcze jajeczka też nie ma. Ale zaraz będę. Także z tymi trzema parami, bo tam. No tu już w trzech półkach nie ma, a tak już do 25 cel w trzech półkach nie ma, tu wszędzie reszta jest, sam jajka. I teraz tam się zniesie, powiedzmy, jutro, może pojutrze tam się zniesie jajko. To samo będzie tutaj. I te młode i tutaj do góry też. To te młode będę musiał coś tam, nie wiem, pokombinować, później, nie wiem, podłożyć inne z rozkładu. Będę myślał później, ale mam na uwadze, że coś będę musiał zakombinować. Bo na skrótarze nie jest właśnie. To tu zniosło chyba, tu chyba zniosło, no to było. No to było fajnie. Ten samczyk jak widać siedzi obok, a nie na jajkach. Nie będę go tu straszył. Idziemy, zaraz im damy jeść. Wody, tu jest ta parka. Samiczka dostała tego innego samca i super. Tamtych by to nic nie było, z tym bratem. Były jajka stucone i może sezon stracony, a że tak powiem, trochę zależy mi na tej samiczce. Tu są te dwa. Samiczki. No i tu wieje. Chwilę to czwarta, ale nie będę im tam zamykał. Nie będę im zamykał. Tu a propos właśnie trochę sprostuję. Zresztą na ostatnim filmiku mówiłem, że tu będzie gołym, że tutaj cele zrobię. Zrobię te cele, bo tu miałem już kiedyś w przyszłości tam już. Chyba na czterech filmikach mówiłem, że tutaj cele będą. Cele tu będą dopiero jak w tym boksie, no będzie cały bok zajęty posadzeniem lotowym, bez dokładania młodych, nie? Bez przekładania młodych. Te stare, te roczne zastaną i nie będę miał miejsca, gdzie młodych odłożyć, to wtedy tu wjedzie ten boks. Na razie tak zostaje, jeżeli chodzi o to. No bo po co mam tutaj robić, powiedzmy, w tym przedziale, po co mam robić półki, jak w tym będę miał wolne za chwilę, bo przyjdzie lot i jeżeli jeden lot, gdzie przyjdzie 5 gołębi, powiedzmy na następnym, gdzie przyjdzie 5, to już jest 10 półek wolnych, to po co mam to tam cały ten, powiedzmy, cały ten boks będzie, że lotny, że tak powiem, bo mi będą fajnie wracać, no to wtedy będę myślał tutaj, nie? Później będziemy ten zasiedlać, żeby ten boks później latał. I tak, o to mi chodziło właśnie. Jak na razie to nie ma potrzeby. Tu jest 25 i tu są 3. 28. Tam dojdą dwie. To będzie 30 cel tutaj. 30 cel, 30 par, 60 gołębi. No to już byłoby wystarczająco. Ale powiedzmy, jakby tutaj szło 20 czy 25 cel, to też by nie było źle. Także jeżeli chodzi o loty, to ja mam tam takie troszeczkę plany dalsze i do mojej wygody by się przydały. Przydałoby się. Do mojej wygody by się przydało, bo młodymi bym sobie leciał, powiedzmy, te krótkie loty, starymi te dłuższe loty i tymi najstarszymi jeszcze dłuższe loty. Tak bym to chciał.
ale zobaczymy, jak to czas przyniesie. One zjedzą fajnie i tak i teraz tak, dam w rozpłodzie w tamtym boksie na wolierze dam i dosypię owca, jest owiec, nie za ładny, ale jest dzisiaj dobry owiec kupić, to trzeba, kurde, nie wiem, się nagimnastykować, tak, ktoś chce tak przed po pracy w sklepie gdzieś kupić, to nie ma dobrego owcu. Jak się pytałem po kolegach, to też tam ciężko, no, gołąbki głodne i takie właśnie to mi się podoba. To mi się podoba u młodych, że one wychodzą, z skrzydełkami machają, głodne są, pokazują. To mi się właśnie podoba. Nie podoba mi się tak, jak tam jest na wolierze. One są praktycznie takie same za chwilę, a siedzą w półkach. No, te tu też chodzą, dwa niebieskie, dwa, przepraszam, płowe. Trzy paski podkreślone, fajnie tutaj. Te jak odsadza, to one są też już fajne. O, już tylko pod skrzydełkami muszą się zarosnąć. Coś może z nich będzie fajnego, zobaczymy. Ja nie będę musiał uważać. One wyszły jak matka. Ja nie będę musiał uważać i tyle. I tutaj są też. Jest. O, już zaczynają wychodzić fajnie. Dwa karpiate, jeden ma tam. Chodź tutaj, z tej strony, nie? O. Chodź, nie bój się. Z jednej strony ma drugie lotko, trzecie lotko. Białe. O. Oj, tu się nie podoba. Zamkniemy, nie będziemy go denerwować. Także jadam karmy. Zaraz tu nie chcę nagrywać, bo tu wieje wiatr. Tutaj wolierka też przyjdzie właśnie. Wolierka przyjdzie. Ale ta wolierka, jak na razie jest zimno. Wolierka do mnie to jest jeden dzień, niecałe, tam powiedzmy parę godzin będzie zrobiona. Jest tam parę łat. Róż tu zrobię takie jak tu jest właśnie. No na pewno ją zrobię na dwa ruszty, na 20. Nawet 30 będzie w tom. No i tutaj się zastanawiam właśnie. Tutaj się zastanawiam, bo jest taki tam brat, ma wziąć do mnie te gołębie, jak weźmie, no to zrobię do końca i to będzie eldo młodych tylko, jak nie weźmie, no to bo tam robi brat gołębnik właśnie, zdąży zabrać je, to zrobię w tą stronę całe, jak nie zabierze, to zrobię tylko tu, tam sobie weźmie kiedy indziej i tyle. Także Felix mi tu pilnuje. Myszy, szczury, atakuje jego dziewczyna. Także jestem zadowolony, że dość ściągłem. Brzydko wygląda, trawą zarośnie, będzie dobrze. Ja lubię, jak tak oko ciszy, jak jest ładnie, ale no, jak ma być ładnie, a nie higienicznie, no to wolę mieć brzydko i higienicznie. O, może tak. O. Tu jeszcze będziemy do tyłu wolierkę zobaczyć. O. Także ta walierka może być wypał, zobaczymy. Gąbki jak wpuszczają, to sobie już siadały na półki, myślałem, że nie będą siadać. Siadają, chysają tam do góry. Jest super, tu będą miały fajne. Tu nie ma żadnych domów ani nic. Fajny wylot. Także to tylko jeszcze muszę zrobić, to zabudować ten przód tam na dole. Zabudować ten przód na dole, ale na szczelnie zrobię, bez deski pomaluję, przekręcę deski, będę gdzieś tam blisko tartaku, bo jak byłem tam na tym, to mogłem wziąć, ale 12 deskę, dwie 12 przekręcę, szczelnie to zamknę i tylko wytnę otwory, zrobię tę wentylację z otworów tych kółka, gdzie tu są te kółeczka. O, tutaj mam te kółeczka już kupione, bo w zeszłym roku miałem zrobić, ale miałem troszeczkę inaczej. W tym roku to zrobię. No i tu z boku tam też mam kółeczka. Trzeba widać. Te są kółeczka wybite. Coś tam, kurczę, chodzi. Dobrze, że tam zerkłem.
założyć kółeczkę, bo jak zacinało deszcz mi tam, to troszeczkę mi tam leciało, jakby to nas zdenerwowało. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot.